Witam Was tutaj, cześć, znalazłem się w samym środku ulicy Złotej, a za mną znajduje się pochylnia z wjazdem do starego tunelu ulicy Złotej, który aktualnie jest likwidowany, a kawałek dalej powstaje nowy plac centralny, którego budowa ma się zakończyć na wiosnę 2025. A jak aktualnie wyglądają tę pracę? To jest inwestycja podzielona na dużo różnych etapów. Jednym z nich jest likwidacja tunelu, a pozostałe to jest na przykład Trybuna Ludów, która jest realizowana przez osobnego wykonawcę. To wszystko w dzisiejszym filmie, gdzie dokładnie sobie zobaczymy, co tam się dzieje. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad placu centralnego, czyli tego weekendowego maratonu z nowego centrum Warszawy. Oczywiście tych inwestycji jest dużo więcej, ale w dzisiejszym filmie będę mówić o tej inwestycji. Na początku Wam przedstawię, jak to będzie wyglądać, później oczywiście pokażę, co się tutaj dzieje. Również zerknijmy na tunel ulicy Złotej i co się dzieje dookoła Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli tego białego kloca, który teraz widzicie po prawej stronie. To wszystko oczywiście w dzisiejszym filmie, macie do tego rozdziały i zaczynamy oczywiście od placu centralnego, dookoła którego aktualnie się kręcimy. Na terenie którego pojawi się dosyć dużo nowej zieleni. Tutaj wcześniej zupełnie nie było. Zresztą zwróćcie uwagę, jak ten teren jest całkowicie ubogi, jeżeli chodzi o zieleń, a jak jest bogaty, jeżeli chodzi o beton. Też przy okazji mam nadzieję, że ten parking, który się znajduje obok metro centrum, niedługo zostanie zlikwidowany, bo nie jestem sobie w stanie po prostu powiedzieć, że tak duży parking i po prostu betonoza w samym cisnym centrum miasta może jeszcze cały czas funkcjonować. No dobra, to jest planowane na kolejny etap, jeżeli chodzi o te inwestycje w ścisłym centrum. Natomiast tutaj mają się pojawić nowe krzewy. Konkretnie 532 nowe krzewy. Mało tego, będzie dosyć dużo nowych roślin cebulkowych oraz bylin, dokładnie ponad 81 tysięcy oraz 102 drzewa. No i tych drzew tutaj też będzie całkiem dużo. Ogólnie zarys i koncepcja całego placu centralnego jest taka, aby od Pałacu Kultury i Nauki do samej ulicy Marszałkowskiej razem z starym wjazdem do ulicy Złotej, jeżeli chodzi o tunel, wybudować nowy kwartał miejski odwzorowujący to, jak kiedyś kamienice i układ drogowy w Warszawie istniał przed 1939 rokiem, a właściwie do 1939 roku, w skrócie do wybuchu II wojny światowej. Dlaczego to jest o tyle ważne? Dlatego, że po II wojnie światowej w tym miejscu został wybudowany Pałac Kultury i Nauki. Wszystkie kamienice w tym miejscu zostały wyburzone. Nawet jeżeli jakieś przetrwały, to po prostu wszystkie zostały usunięte z tej przestrzeni. Natomiast teraz w tym rejonie będzie to wszystko odwzorowane. Nie odbudowane, tylko odwzorowane, jak to wcześniej wyglądało. W miejscach, gdzie kiedyś były kamienice, będą właśnie nowe drzewa i tereny zielone. W miejscach, gdzie kiedyś były studnie w samych kamienicach, czyli przestrzenie, gdzie się po prostu wchodziło do poszczególnych klatek, będą różnego rodzaju elementy do chodzenia, ławki, siedzenia, czy też na przykład elementy wodne. Na samym środku placu oczywiście pozostanie Trybuna Honorowa, czyli Trybuna Ludu, natomiast ona będzie pełnić formę nowoczesną i będzie po prostu też odbudowana w całości. W przestrzeniach, gdzie kiedyś były ulice, będą zachowane deptaki i przestrzenie miejskie, gdzie po prostu będzie można sobie chodzić. Wjazd z kolei do tunelu, wjazd do parkingu podziemnego, który się znajduje obok metrocentrum, zostanie pozostawione w takim przebiegu, jak aktualnie wygląda. A teraz, jak wygląda tutaj praca dokładnie w tym miejscu? Budowa jest mniej więcej taka sama jak w poprzednim odcinku, który widzieliście 2 miesiące temu. Z tym, że zniknął kontener, gdzie można było podziwiać wystawę tego, co zostało tutaj znalezione pod ziemią. Aktualnie trwają cały czas prace oczywiście zasypkowe na terenie, gdzie kiedyś, jeszcze niedawno, jeszcze parę miesięcy temu, były realizowane prace archeologiczne, zresztą mogliście je zobaczyć również tutaj na kanale Avizonosz. Niemniej faktycznie głównie prace teraz trwają przy przebudowie sieci podziemnej, docelowym już układaniu tego wszystkiego, zasypywaniu starych kamienic i starych ruin, które tutaj oczywiście pozostały, i na tym całym terenie musi powstać właśnie nowy plac. Nowy plac będzie się znajdować trochę wyżej niż stara powierzchnia, bo będzie to po prostu wyrównane wszystko. Nie będzie tak jak kiedyś schodków. W sensie schodki będą, ale już pod samym Pałacem Kultury i Nauki. Natomiast na terenie całym po prostu będzie jedna duża, wielka pochylnia, która będzie sięgnąć do samej ulicy Marszałkowskiej. Nie będzie tutaj żadnych dodatkowych schodów, czy to przy Trybunie Ludów, czy to już za samym Pałacem Kultury i Nauki. Na tej całej przestrzeni będzie równa powierzchnia i będzie można sobie na spokojnie chodzić. To oczywiście wszystko się połączy również z właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które w tym miejscu powstaje, i z TR Warszawa, który no tam etapami ma być realizowany. Niedługo może pierwszy etap rozpocznie
właśnie się, jeżeli chodzi o budowę. W końcu będzie on tutaj budowany, on będzie realizowany etapami, natomiast niemniej jest tutaj niezbędny faktycznie, żeby dopełnić ten cały kwartał, jeżeli chodzi o tą przestrzeń przy Pałacu Kultury i Nauki. I oczywiście jeszcze brakuje tej przestrzeni obok Metro Centrum, ale ona będzie realizowana trochę później i na razie chyba nie ma właściwie informacji o jakichkolwiek planach i... Znaczy, plany są, ale nie ma żadnych terminów, jeżeli chodzi o tamte zagospodarowanie przestrzeni. Niemniej tutaj, tak jak powiedziałem, głównie trwają prace właśnie jeszcze w ziemi, już nie mamy faktycznie budowy samej docelowej nawierzchni, no może tam bliżej Pałacu Kultury, bliżej Muzeum Sztuki Nowoczesnej faktycznie trochę jest tych więcej prac. Natomiast tutaj na samym środku oczywiście się znajduje Trybuna Honorowa. Ona aktualnie przechodzi gruntową przebudowę przez innego wykonawcę, nie przez wykonawcę, który realizuje pracę tam, tylko przez innego. W związku z tym, aby po prostu przywrócić dawny blask, że tak to powiem, w skrócie po prostu jest skuwana, wszystko co jest pod ziemią zostało zasypane i zabezpieczone. Niemniej tutaj sama ona po prostu musi być odbudowana, żeby po prostu wyglądała dużo lepiej niż w ostatnim czasie, która po prostu była zapuszczona i w kiepskim stanie. Teraz będzie po prostu przywrócona, będzie też trochę bardziej zielona, z różnego rodzaju elementami zielonymi, czy też oczywiście bluszczami od strony ulicy Marszałkowskiej. Niemniej tak to jest tutaj planowane do zrealizacji, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Z innych ciekawostek, które tutaj jeszcze powstaną i będą realizowane, to jest oczywiście trochę nowych ławek, dokładnie 48 ławek parkowych i 58 siedzeń pojedynczych. To, o czym mówiłem w dzisiejszym filmie porannym z ulicy Chmielnej, że pojawiają się ławki pojedyncze, to tutaj takich będzie 58. Mało tego, będą też 33 stojaki rowerowe i będą też pojedyncze, żeby można było na spokojnie się nabić wody pitnej. Też przy okazji przypominam, że wszelkiego rodzaju poidełka są tylko wyłącznie na terenie całej Warszawy w miesiącach letnich, kiedy jest ciepło. W pozostałych miesiącach one są chowane i magazynowane, aby po prostu im się nic nie stało na przestrzeni zimy. Tymczasem tutaj jest aktualnie likwidowany tunel ulicy Złotej i to jest też realizowane etapami. O tym mogliście zobaczyć w ostatnim czasie film, więc jak jeżeli chcecie go zobaczyć, to macie tego nie teraz link w opisie, znaczy bardziej w karcie, jak coś. Natomiast tutaj aktualnie trwają prace graficiarzy, które możemy zobaczyć na ujęciach. Nie powiem wam, czy one są realizowane tam zgodnie z zaleceniami ZDM-u, czy tutaj można robić takie prace, czy nie. Wiem tylko wyłącznie, że ta przestrzeń jest aktualnie wygrodzona i tam raczej nie ma możliwości wchodzenia. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że ten tunel będzie całkowicie zlikwidowany, włącznie z tą kładką, która się tutaj znajduje na wysokości pasażu Wiecha. Ona będzie też tutaj likwidowana i będzie to etapami do końca 2024 roku. W środku będzie wszystko podzielone na kilka części, jeżeli chodzi o ścianki. Z tego co pamiętam, będą budowane trzy ścianki i pomiędzy nimi będzie po prostu wstrzykiwany specjalny materiał, który po prostu będzie samo się zagęszczał w tej całej przestrzeni, bez konieczności wyburzenia samego tunelu. W skrócie, tunel jest rozbierany, przygotowany do tego, aby po prostu on funkcjonował już jako tylko łącznie przestrzeń technologiczna, czyli po prostu będzie całkowicie zasypany, nie będzie tam nawet dostępu żadnej wody i powietrza, przynajmniej taki jest plan, po to, aby po prostu ruch na górze, na ulicy Marszałkowskiej, czy to tramwajowy, czy to czy oczywiście jeżeli chodzi o autobusy i pozostałe pojazdy, mogły na spokojnie tędy funkcjonować bez konieczności zamykania ruchu w tym miejscu i wyburzenia tego wszystkiego, jeżeli chodzi o dużą inwestycję. Dlatego też tak to jest tutaj realizowane. Sam tunel jest likwidowany w związku z tym, że bez tego nie dałoby się dociągnąć placu centralnego do samej ulicy Marszałkowskiej. Po prostu to było niezbędne, jeżeli chodzi o tę realizację. A z drugiej strony ulica Złota ma być całkowicie deptakiem, bez ruchu samochodowego i miejsc parkingowych, razem z nową fontanną, która po prostu będzie w miejscu aktualnego zjazdu do tunelu. Chociaż nie będę ukrywać, że to co tam pisaliście w komentarzach jako pomysły, żeby po prostu tunel zagospodarować jako nową przestrzeń dla pieszych z lokalami handlowymi i gastronomicznymi w środku, łącznie z fontanną, która po prostu by ściekała do samego tunelu, brzmi całkiem ciekawie, no ale nie jest to aktualnie realizowane. Tutaj przy okazji jest ta nowa ulica, która powstała oczywiście do TR Warszawa i do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, razem oczywiście z tą pochylnią, która jest do samego TR-u, natomiast tam prace jeszcze nie są realizowane. Tu z kolei jest zbiórka starego pawilonu. Pamiętam, jeszcze miałem okazję w nim parę razy być. To był pawilon wybudowany tutaj pierwotnie jako punkt informacji budowy centralnego odcinka drugiej linii metra, czyli tutaj właśnie na Świętokrzyskiej pomiędzy Rondem Dorszyńskiego a Dworcem Wileńskim. Tu można było zasięgnąć wszystkich informacji, to był najbardziej odjechany i rozbudowany punkt informacji budowy drugiej linii metra, no bo po prostu już odcinek centralny był najbardziej odjechany, to co można zobaczyć po tym, jak jest po prostu wyposażony i jak jest zrealizowany, jeżeli chodzi o części architektoniczne. Niemniej w nim można było dowiedzieć się ciekawostek, jeżeli chodzi o samą budowę, jak i również zobaczyć tarczę TBM, która się kręci.
wróciła. Ona teraz jest schowana na stacji metra Nowy Świat, gdzie też jest gdzie jest sala metra warszawskiego edukacyjna. Tutaj też czasami można wejść i powiedzieć też trochę innych ciekawostek. Natomiast tamten budynek, ten pawilon jest wyburzony aktualnie. A tutaj z kolei pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej zmienia się aktualnie przestrzeń. Już w końcu nie ma tego tymczasowego chodnika, że trzeba iść na całym prawie odcinku chodnikiem wzdłuż miejsc parkingowych i drogi rowerowej. Aktualnie jest już oddawany etapami właśnie ten ciąg pieszy tutaj z już drogą nową prowadzącą właśnie dla osób niewidomych. Również z wejściem, już mniej więcej zarysowanym głównym wejściem do samego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które ma być oddane do użytku na jesieni 2024 roku. Więc to jest dobra informacja, że kolejna przestrzeń miejska jest powoli już uwalniana. Tymczasem to było tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film o Placu Centralnym i tunelu ulicy Złotej, który będzie już wspólny, pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli w sierpniu. A już normalne filmy z Placu Centralnego oczywiście będą się pojawiać cały czas standardowo co 2 miesiące do zakończenia całej tej inwestycji, która ma się zakończyć na wiosnę 2025. W związku z tym, iż po prostu prace archeologiczne były wywitalizowane w dużo większym zakresie niż pierwotnie zaplanowano, dlatego też cała inwestycja się opóźni mniej więcej o pół roku względem pierwotnej daty ukończenia całej inwestycji. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i w pozostałych inwestycjach z warszawskich inwestycji, no i nie tylko. Do zobaczenia. Cześć!